Serwis informacyjny 4 lutego, Edyta Nawrocka. Witam Państwa, zapraszam. Dziś o godzinie 15.30 minął termin zgłaszania komitetów wyborczych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Chęć wystawienia swoich kandydatów zgłosiło 6 komitetów wyborców: KWW Nasz Powiat, KWW Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, KWW Przyjazny Powiat, KWW Razem dla Powiatu, KWW Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa, KWW Prawo i Samorządność oraz jeden komitet partyjny Ruch Palikota. Teraz komitety wyborcze mają czas na przygotowanie list kandydatów, których zamierzają wystawić. Wybory odbędą się w niedzielę 24 marca. Dotychczas radnych powiatowych było 29, teraz będzie ich 17. Radni będą wybierani w 4 okręgach, przy czym każdy okręg otrzyma stosowną liczbę mandatów. Jedlina-Zdrój, Walim i Głuszyca 6 mandatów, Boguszów-Gorce 5 mandatów, Sztabno-Zdrój, Stare Bogaczowice 3 mandaty, Mieroszów i Czarnybór 3 mandaty, Mieroszów i Czarnybór 3 mandaty. Termin zgłaszania list kandydatów mija 22 lutego o godzinie 24. Wójtowie i burmistrzowie z powiatu wałbrzyskiego ziemskiego zawiązali wspólny komitet wyborczy wspierany przez struktury Platformy Obywatelskiej. Założycielami Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Powiat są Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju, Tadeusz Wlaźlak, burmistrz Szczawna-Zdroju, Waldemar Kujawa, burmistrz Boguszowa-Gorc, Andrzej Laszkiewicz, burmistrz Mieroszowa, Adam Hausman, wójt gminy Walim, Adam Górecki, wójt gminy Czarnybór. Gminę Stare Bogaczowice reprezentuje Piotr Bryk, natomiast przewodniczącym komitetu został reprezentant gminy Głuszyca Roman Głód. Komitet będzie współtworzył pod szyldem KWW Nasz Powiat listy wyborcze do marcowych wyborów Rady Powiatu Wałbrzyskiego razem z Platformą Obywatelską. 1 stycznia 2013 roku w powiat wałbrzyski wyruszył taki nowy autobus. Nowy autobus, którego nazwaliśmy Nasz Powiat. I my, szefowie gmin, bazując na wieloletnim doświadczeniu, bazując na tym, że od roku współpracujemy z prezydentem Wałbrzycha w formule aglomeracji wałbrzyskiej, przez chwilę staramy się być kierowcami tego autobusu. Do tego autobusu zaprosimy na kandydatów na radnych do Rady Powiatu. Do tego autobusu przede wszystkim chcemy zaprosić naszych wyborców. Dlatego kilka godzin temu zaprezentowaliśmy bardzo interesujący, bardzo konkretny program wyborczy na te 2 lata. To jest ukoronowanie wielu tygodni, miesięcy ciężkiej pracy. Pracy ludzi, którzy chcą, żeby ziemia wałbrzyska rozwijała się jeszcze lepiej niż dotychczas, żebyśmy mogli wspólnie jej dać nową szansę, tą szansę otworzyć i wykorzystać. Po aferach, które przetoczyły się przez wałbrzyskie struktury Platformy Obywatelskiej, partia musiała odbudować swój wizerunek i, jak twierdzi Grzegorz Schetyna, udało się tego dokonać. Te wybory kończą etap przebudowy i zmiany Platformy Obywatelskiej regionu wałbrzyskiego. Dlatego jesteśmy po takim bardzo, jak Państwo pamiętacie, gruntownej zmianie, po rozwiązaniu struktur, założeniu nowych, otworzeniu nowego etapu w historii Platformy Obywatelskiej Wałbrzycha. Dzisiaj jakość tych list, jakość kandydatów do wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego będzie na pewno takim widomym znakiem, jak dobrze to są ludzie i jakie dają gwarancje wspólnej pracy dla dobra wspólnego. Program nowego komitetu opiera się na 5 filarach: transporcie, administracji, bezpieczeństwie, promocji regionu i społeczeństwie obywatelskim. Założyciele komitetu, choć deklarują, że w wyborach startować nie będą, jednak dają pełne poparcie dla programu, jaki przedstawia komitet. Mówimy na przykład o drogach. Nie sztuka powiedzieć, albo nie zauważy, że te drogi nie są wyremontowane. Mamy pomysł. Powiat wyremontuje drogi. Powiat się znalazł w takiej sytuacji jak żaden w Polsce. Nie ma długu. Wyremontuje te drogi i przekaże gminom. A odsetki, które będzie musiał spłacać, będą się bilansowały tym, że nie będzie musiał utrzymywać w akcji zimowej, w codziennym utrzymaniu dróg. Przewodniczący programowy komitetu zapowiedział też m.in. odchudzenie administracji starostwa powiatowego, w tym uszczuplenie zarządu powiatu do 2 osób i zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych. Komitet jest zainteresowany rozmowami z potencjalnymi kandydatami do Rady Powiatu, którzy zechcą wesprzeć proponowany program. Do 50 zwiększyła się liczba konduktorów wałbrzyskiej komunikacji miejskiej. W godzinach szczytu mają oni pracować we wszystkich autobusach.
Konduktorzy pojawili się wraz z nowymi autobusami miejskimi w październiku. Po 3 miesiącach trwania okresu próbnego Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta zdecydował, że program będzie kontynuowany. Od początku lutego liczba kontrolerów zwiększyła się blisko dwukrotnie. Do ich zadań należy m.in. dbanie o ład i porządek w autobusach, sprzedaż i kontrola biletów oraz pomaganie podróżnym. Na pewno ci konduktorzy przez najbliższe miesiące będą. Zobaczymy, jaki będzie miało to wpływ na jakość świadczonych usług, jak mieszkańcy odbiorą to, że we wszystkich autobusach jeżdżą konduktorzy, ale również będziemy obserwowali, jaki to ma wpływ na ilość sprzedawanych biletów i stwierdzimy, czy nam się to opłaca, czy nie. Dzięki konduktorom spadła liczba gapowiczów w autobusach miejskich. Pokazuje to liczba sprzedawanych biletów, która zwiększyła się o 10%. Mamy zwiększoną ilość sprzedanych biletów, natomiast na tym etapie trudno powiedzieć, czy wynika to z poprawienia jakości usług. Przypominam, że jeżdżą już nowe autobusy, będą jeździły następne nowe autobusy. I jaki, oczywiście prawda jak zwykle leży po środku, to wszystko miało wpływ na to, że więcej mieszkańców Wałbrzycha korzysta z komunikacji miejskiej, ale trudno odpowiedzieć, co miało tak naprawdę ten decydujący wpływ. Dopiero po jakimś tam okresie, gdzie będziemy mogli porównać to z poprzednimi okresami, będziemy mogli odpowiedzieć na te pytania. Dotychczas konduktorów można było spotkać jedynie w nowych autobusach. Od 1 lutego w godzinach szczytu mają oni pracować na wszystkich liniach. W późniejszej części dnia wejście do autobusu będzie możliwe tylko od strony kierowcy. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że w godzinach szczytu będzie można wsiadać wszystkimi drzwiami i wysiadać, natomiast po godzinach szczytu będziemy dążyli do tego, że wsiadanie będzie tylko przednimi drzwiami. I trzeba będzie okazać kierowcy dowód na uprawniający do przejazdu autobusem. Bogusław Rogiński zapowiada, że od 1 kwietnia po wałbrzyskich drogach będą jeździły jedynie nowe autobusy. Pierwsze pojazdy dostarczone przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe mają pojawić się już w marcu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało tegoroczne dotacje na zabytki. W Wałbrzychu i okolicach otrzymały je m.in. Zamek Grodno i Mauzoleum Hochbergów. Nie otrzymały Zamek Książ na remont dachu, Muzeum i Ewangelicki Kościół Zbawiciela. W tym roku dotacji na Dolnym Śląsku jest więcej, choć są nieco niższe od zeszłorocznych. Najwięcej środków w powiecie wałbrzyskim, 200 tysięcy złotych, trafi do Zamku Grodno na zabezpieczenie konstrukcji dawnej Bastei Wschodniej oraz Wieży Bramnej, czyli dawnej kaplicy. To są obiekty ważne, bo średniowieczne i renesansowe zamki w Zagórzu Śląskim i w Ząbkowicach Śląskich, realizowane przez samorządy już za górze chyba 3. rok rzędu, Ząbkowice 2. rok rzędu. I są to ważne dotacje, gdyż przecież to za górze dopiero niedawno zostało przejęte przez gminę. Dotacje otrzymały przede wszystkim zabytki wysokich klas, w tym wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Kościół pokoju w Świdnicy otrzymał 2 dotacje. Otrzymały ją forty w Srebrnej Górze, Krzeszów i Bazylika w Strzegomiu. Jednak oprócz powszechnie znanych zabytków, dotacja ministerstwa w wysokości 200 tysięcy złotych pozwoli także na remont niewielkiego kościoła w Modliszowie, należącego do parafii w Dziećmorowicach. Niewielki taki kościół zagrożony w Modliszowie między Wałbrzychem a Świdnicą, który jest bardzo ważny ze względu na to, że właściwie na wszystkich ścianach posiada polichromię, takie średniowieczne i wczesnorenesansowe, dostał pieniądze na dach. Kontynuowany będzie remont zabezpieczający średniowiecznego kościoła w Witoszowie Dolnym. To jest obiekt w stanie katastrofy budowlanej. W Wałbrzychu dotacja obejmie także mauzoleum Hochbergów, zdewastowany obiekt w Parku Książańskim, który powstał w 1734 roku jako pawilon letni, początkowo pełniący rolę punktu widokowego. Wewnątrz mauzoleum znajdują się unikatowe malowidła na sklepieniu i stiukowe dekoracje. W latach 1883-1945 pochowano w nim kilkoro członków rodu Hochbergów. Po odbudowie mauzoleum może zostać udostępnione zwiedzającym. Dotacja ministerialna na remont dachu, elewacji i schodów wyniosła 100 tysięcy złotych.
złotych. Niestety kilkanaście wniosków o dotacje złożonych w Wałbrzychu i okolicach nie zostało rozpatrzonych pozytywnie. Dotacji nie utrzyma Wałbrzyskie Muzeum na remont dachu, klasztor sióstr niepokalanych na remont jednego z przeszkolnych budynków, kościół Zbawiciela na wymianę okien, Wałbrzyski Dom Zdrojowy na zabezpieczenie po pożarze, a przede wszystkim Zamek Książ. Myśleliśmy o przywróceniu pokryć dachowych ceramicznych, jakie były przed remontami wykonanymi w latach 70. 80. na tym zamku. Na razie jakby tych środków nie ma. Myślę, że musimy trochę jeszcze pewnie poczekać. Nie tylko książ nie dostał dotacji, jeśli chodzi o duże zabytki regionu. Nie będzie też środków na kontynuację remontu katedry świdnickiej. Nie dostała środków Fundacja In Situ na kontynuację odbudowy sanatorium Bremera, nazwanego też Grunwaldem w Sokołowsku. W okolicach Wałbrzycha negatywnie rozpatrzono także wnioski o dotacje na zabezpieczenie przeciwpożarowe ratusza w Boguszowie Gorcach, kościołów w Jedlinie Zdroju, Starych Bogaczowicach czy Głuszycy oraz na prace remontowe w Zamku Bolków. Jeśli ktoś lubi spędzać czas wolny na sportowo i nudzi się podczas ferii, powinien skorzystać z oferty zajęć przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu. Jak co roku wałbrzyski OSIR organizuje zajęcia zarówno dla grup, jak i pojedynczych osób. Największą popularnością cieszy się piłka halowa. Podczas pierwszego turnieju frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. W rywalizacji młodzieży w wieku gimnazjalnym mieliśmy 35 zespołów w piłce nożnej. No, to jest absolutny rekord. To cieszy, natomiast no, niestety na jednej hali wiadomo, że musiało się to odbyć systemem pucharowym. Niektóre drużyny zagrały tylko raz i musiały skończyć współzawodnictwo. Ale są zawody w koszykówkę, są zawody w siatkówkę, są zawody tenisa stołowego, są zawody badmintona, są zajęcia takie rekreacyjne, stałe, już niezwiązane z rywalizacją. Na hali lekkoatletycznej są dla zajęcia dla dziewcząt w studiu Women Fitness, aerobik, to jest podzielone codziennie od 10, 11 i 12 zajęcia dla dziewcząt szkół podstawowych, dziewcząt w wieku gimnazjalnym oraz dziewcząt w wieku ponadgimnazjalnym. Również cieszą się dużą popularnością. Zajęcia w siłowni, to jest też bardzo dużo młodzieży przychodzi. Nowością w tym roku jest turniej w piłce halowej dla dziewcząt. Zajęcia odbywają się na wszystkich salach sportowych należących do OSIR-u. Warto zatem zajrzeć na stronę ośrodka, żeby sprawdzić, gdzie w poszczególne dni odbywają się konkretne zawody. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne. Wymagana jest jedynie zgoda opiekunów młodzieży niepełnoletniej i ważna legitymacja szkolna. Jedyna opłata obowiązuje za wstęp do skateparku, choć na czas ferii ustalono cenę promocyjną w wysokości 2 zł za wstęp. To już wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17:15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.